Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan. Zapraszam was na kolejny odcinek serii Fallouta, trójeczki, kolejne metro. Tym razem Faron Quest. Chciałbym się dowiedzieć czegoś tutaj. Protection. Dobra, jakiś kodzik będzie trzeba tutaj dziabnąć. Robot. Nie. Co jest z tych wspólnego... O, to O. Drugie musi być O. Bombs. Ale skopałem. F9. No właśnie. F9. Ej. Tak skopać. Tak skopać. Nie ma protektora. Szafka. Kapsel. Coś jeszcze? Gazurka raczej. No i bilet do metra tym bardziej i nie. Się wbijemy tu spokojnie. Waves. Waves. Też dwie, ale nie wiadomo które. Base. Zapis. Miał być ultra prosty. Caves? Nie. Kips. O, proszę bardzo. Ruchome schody, światło na stacji, ruchom wszystko. Cześć. Metro Security Protocol Initializing. Station. Pomożesz mi trochę, no nie? Tak, ty jesteś ten od bezpieczeństwa. Wezmę prawie czego ten bilet. Dobrze, dobrze. Wow! Po pierwsze, gdzie jest to gówno, co ona dała? Zdzielimy sobie lekko. Scamus, Mr. Dragon's False role. Nie wiem dokładnie, ale... Dobra... Pistolet jakiś tu był. A, to są pistolety 32 cala. Środek na gryzonie. Patrzcie. Okej. Okay. Chyba nie o to chodziło. Do końca. Tickets, please. Scanning for valid ticket. Verified. Thank you. For fajnie. Przy okazji się zrobiło, już mówiłem. Szybko się robi takie przy okazji rzeczy. Czy jest tu coś jeszcze, co ja bym tutaj chętnie zwiedził?
kufer niestety pusty. Szkoda. Mogłoby coś z tego być więcej. Czy jest tu więcej krytych szczurów na przykład? Cokolwiek tutaj więcej jest. Coś tu jest więcej. O nie. To nie są kretoszczury. To jest coś gorszego. Chodźcie, chodźcie. Zapiszę sobie jednak najpierw. Są gule. Zdziczałe zresztą. Spokojnie poradzimy sobie z nimi. Ale z czymś takim. Starczy nawet. Widzicie, jak źle na to reagują. Kapsel. Coś mogę równie dobrze im intuminę rzucić. Ale tego nie zrobiłem. Oni tu byli zamknięci. Z jakiegoś ważnego względu? Czy niezbyt? Czyli do stacji Telnetown? Coś tutaj się grubszego szykuje chyba, co? Musiałbym tutaj lekko pogrzebać po tych dwóch stronach właściwie. Tutaj coś jakiś zejście na dół. Co tu się dzieje w ogóle? Zamk przeciętny. Niestety nie mam 50 poziomu otwierania zamków. I to jest problem. Ja w ogóle setny musiałem mieć. To jest dla mnie. Zaraz. Czy to nie jest... A, no drogę. Słyszałem, że to jest zbroja krypciaka jakiegoś. Z tej strony coś jeszcze jest. Jakąś awarię tutaj mają. Zaraz się dowiemy jaką. Dokładnie rzecz biorąc. Co jest w biurku? Naboje. To dla przychodów raczej nie dla mnie. Pytanie, gdzie jest safe? Który prawdopodobnie otworzyłem. Coś tutaj mam. I otworzymy sobie to i nawet posłuchamy bardzo chętnie. Standardowego musimy powiedzieć. Jednak to jest czytanie, to trochę za długo to by trwało. Więc jak chcecie, to możecie sobie co chwilę pauzować. Karton papierosów o 50 jest. Ja będę coś tutaj zrobić generalnie, czy raczej mnie tutaj nawet nie dopuszczą do tych gazociągów. Tak dalej. Też nie mogę, właśnie, może tutaj będzie naprawa właśnie na tym polegała. W ogóle, jaka stoi z tymi umiejętnościami? Otwieranie zamków 46. No niewiele mi braknie, żeby tutaj... Ja tu jeszcze wrócę i to dosyć szybko, jak tylko wbiję poziom, to od razu, żeby nie zapomnieć, bo... No są takie miejsca, do których jeszcze nie mogę się dostać właśnie przez to, że mam lekko za niskie te umiejętności, co niektóre. To mnie trochę kara w tym momencie, tak? Po co to było to wejście? Tak osoby chyba, nie? No, idziemy tutaj dalej. Jak już wszedłem, to już
teraz w pełni tutaj trzeba ponieść konsekwencje, tak? Znaczy konsekwencje, no, trzeba to zwiedzić po prostu. Metro zniszczone totalnie. O ty w mordę. Mutant. Mutant. Super mutant. W głowę. Leżeć mi tu. Gdzie jest ciało? No, to tutaj się będę bawił z gulami z tego co widzę. Fajnie, że mutant się zajął jednym chociaż. To zabił. Bo ja tego nie będę musiał robić. Ła! Ła! To nawet rąków nie ma. To się zsunęło. Samo z siebie. Samo z siebie. Spoko. Kapselki. Ja zawsze ceniłem sobie kapselki. Co tu się działo, że nawet góle popadały? Nic. Tu już jest wyjście. Metalowe wrota, ale tu jeszcze nie chcę iść też. Tu jeszcze coś na dole chyba, co nie jest już zwiedzone. Ewentualnie tu może coś, jakieś wyznaczka, cokolwiek, nie? Nic. Szkoda. To idziemy tam jeszcze na dół zobaczyć. Redrakany tu chyba biegają, co? Czy to są... Może inne stworzenia? Chyba raczej redrakany. Nie ma tutaj też nic. Coś tu znajdę. Niestety. Nie gra ma czegokolwiek. No może poza metalowymi pudłami. Karton papierosów. No, już bym przegapił kilka kapsli. To nie są tanie rzeczy, panie. To nie są tanie rzeczy. Stąd przyszedłem. Schody się nie ruszają oczywiście. Mimo, że ustaliłem inaczej, ale światło działa, to jest to. Drzwi do kabiny biletowej. Pistolet dla Genichi, a na cholerę mnie to. I teraz drakany w ogóle biegają. I się kurna zabunkrowały. No i sobie biegają dalej. Ja tymczasem wychodzę stąd, bo tutaj już nic nie ma dla mnie, ale jest heavy chase. Kolejna lokacja. I kolejne miejsce. Aj, aj, aj. Co tu ciekawego? Oczyszczona nawet jest. Rurka jest. Pusta butelka po Nuka-Coli. Wszystkim się przyda. Coś tu za cicho. To wygląda mi na... To jest rzeczywiście Waszyngtonu. O, tam jest druga ta. Miejscówka z... ze schronem. Ale tu niestety jest tylko trupo. Nie można mieć za dużo. O ty w mordę. Chemia. Trochę teraz trzeba zeżrzeć.
O, szło! O! Ktoś mi pomógł. Ktoś mi pomógł. Ludzie wyszli. Albo mi się wydaje. Kogoś mi tu widzi. Co? Kto? Gdzie? Cześć! I don't know who you are, but you don't belong here. The super mutants have overrun our brothers at the Galaxy News radio building, and we're headed there to back them up. You can tag along if you want, but keep your head down and try not to do anything stupid. Czekaj, kim? I'm Sentinel Lions of the Lions Pride. Bractwo Stali. No proszę, a właśnie, to jest znaczek nawet. Don't worry, we're on your side. At least I hope so. A więc szukacie nowych rekrutów? That's a negative. We've got too many local conscripts as it is. Most are undertrained and too damn trigger. Our very own initiate Redden is a sterling example. There aren't a lot of safe places in the ruins right now, but the Galaxy News radio building is sort of our port in the storm. Unfortunately, the building's been hit pretty hard lately. We're their backup. So if there are no more questions, we really need to move out. Okay. Właśnie wolni jesteście z tą swoją bronią. What's the situation? Hello? Welcome, friend. Też chciałem kogoś zabić. Zaraz. Ten karabinek to już trochę wygląda fatalnie. Teraz powinno być okej. Okay. Jeden. Lotka. Oni bronią energetyczną mi pozwalają. Jeden. Ała! Możemy się pobawić inaczej. No traf chociaż raz. Oh my gosh. Te trzecie to już mi pomogą, tak? A. Dobra, sorry. Myślałem, że nie pomagacie. Dobrze uzbrojony. Mięśnie. Lotka. Lostka, sorry. To mi się przydaje. Sorry. Trafiłem. O! Nowa broń. Dobra, kasa trzeba trochę naprawić. Ten pola na razie nie, ale kasa trzeba naprawić. Okej. Okay. Naprawiony. Tu jest jeszcze. Patrzcie na to, jak stoi ten dzieć. Co? Prosto w mordę dostał. Jeszcze nic mu nie zebrałem. Prosto w mordę. Light support weapon. O! 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 To jest to.
otwieranie zamków do 50. Nauki ścisłe sobie też tutaj rozwiniemy. I retorykę, czyli te najważniejsze umiejętności. Twardzie. O, jak najbardziej. Bo ja za dużo tutaj biegam, za dużo obrywam. A, bo oni tutaj pozycyjnie atakują, bardzo mądrze. Plac przy budynku RGN. Radio Galaxy News. To chyba wszyscy tutaj, którzy... byli do rozwalenia. Mogę sobie tu wejść chyba, nie? Czy muszę najpierw przez te główne tutaj gadać? Interkom. Door stays closed until we finish securing the perimeter. Okej. Ale to chyba się skończyło tutaj. Z zabezpieczeniem. Czy jeszcze coś tutaj? Behemoth? What? The fuck? Behemoth. Jak ciul. Ale żem się wkopał teraz. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym. Twardy. Twardy, ale nie do pokonania. Znaczy do pokonania. Ale rozpierdol. Biegaj pojebany. Już do mnie. Ej, ja go chciałem zabić. Generalnie all. Zbugowała się. I guess it's my turn to thank you. Anyway, the area is secure, so you're free to talk to Three Dog if you need to. Na pewno nie szukacie nowych rekrutów? I'm sure. You can handle yourself, I'll give you that. But let's not get carried away. Dobra, muszę to... I'll take that as a... no, troszkę. If we don't try to keep the mutants from killing everyone and everything in the capital wasteland, who will? The Brotherhood does its best, but sometimes it takes a little something... special. That's where the lion's pride comes in. She died well. In the end, that's all that really matters. Dobra, muszę iść. Gdzie Redin jest? Zdechłodzisz? Dobra, czuj, z nią. Jest jej mordelizał, ale my idziemy do miejsca, które w końcu mogę odwiedzić. Zadania. Zabierz grubasa. O, zaraz. Wróć. Grubas. O, tak. Pan też wspomagany. Ciężki, strasznie ciężki. Ale mam grubasa. Vargas? Ten, z Kerimie też był. No. Jesteśmy w Radio Galaxy News. Czy tutaj co? Welcome to the Galaxy News Radio Outpost. I'm Sergeant Wilkes and I'm in charge here. What brings you into the DC area? Muszę porozmawiać z Three Dogiem. You can head right on up. He's waiting for you. Jakie jest przeznaczenie tego budynku? This is the last free radio station in the entire DC area. The rest of the airwaves are clotted up with enclave propaganda. I wouldn't believe a word they say anywhere else. No też nie. Co tu robi bractwo? We have a relationship with the station here. We stay in this reinforced structure and protect it from the super mutants. Logiczne. This is the only real safe spot in the ruins of DC. The rest of the place is crawling with those walking abominations. It's nice to have a port in the storm, you know?
Ostatnie wolne stacje radiowe, a co przez to rozumiem? Well, the only other station that comes through nice and clear on the radio is the Enclave station. All they spew is a bunch of nonsense and propaganda. Galaxy News Radio reports on what's really happening. Dobra, dzięki za informację, muszę iść. Idę gadać z Free Dogiem. Był po tej drugiej stronie chyba siedzi. Też Dylan. Pancerz wspomagany też sobie chyba wezmę za jakiś czas. Tak czy siak. Damy radę. Gdzie ty jesteś, chłopie? Tutaj jesteś. Siema! The look on your face says it all. You're wondering who the heck this guy is and why you should care. Well, prepare to be enlightened. I am Three Dog, jockey of discs and teller of truths, lord and master over the finest radio station to grace the wastes, Galaxy News Radio. And you, well, I know who you are. Heard about you leaving that vault, traveling the unknown, just like dear old Dan, huh? Met him already. Panie wiesz. Znasz moje wojce? Jest tutaj? Hey, hey, one thing at a time. Nah, your old man ain't here. Not anymore. He heard old Three Dog on the radio. Figured I knew what was what out here in the Capital Wasteland. And he was right. So I filled the old man in. But he split. Looks like I've got my way of contributing to the good fight, and he's got his own. Dobra walka, co tu chodzi? Imagine a picture, okay? A picture of the Capital Wasteland. All that brick and rock. A whole lot of nothing, right? Gówno sensie, there's people out there trying to just barely make it from day to day. Fighting to stay alive and make something out of what they got. But then you've got all kinds of shit. Slavers, super mutants, raiders. They all want a slice of the pie too. And aim to take it by force. A więc ludzie chcą broni. They can't. Not against those kind of enemies. They just run away and hide, or they stay and die. It just ain't right. So that's where I enter the picture. Dobra walka. I fight the good fight with GNR as my gun. No, logicznie. The sound of truth goes out across the Capital Wasteland. Hell, someone's got to counter that bullshit on the Enclave station. Rozumiem, dlaczego walczycie, ale muszę odszukać ojca. Sorry. I'm so used to talking to an audience that can't answer. I just assume you want to hear my voice all the time. So. You want to know where your dad is? Fair enough. We got one rule in the good fight, though. You want help, you gotta contribute. You want to find your dad. And it just so happens his location is known to yours truly. He was here at Galaxy News. We had a great conversation. He's a real stand-up guy. If you want to know more, you're gonna have to contribute to the good fight. Good, because this isn't gonna be easy. Galaxy News Radio is my baby. I love it. I feed it. I keep it changed. But there's one problem. No one outside of DC can hear her cry. You see, some brainless super mutant thought it would be funny to shoot at the shiny round thing on the Washington Monument. Yep, that shiny thing was our broadcast relay. Now it's Swiss cheese. Without it, our broadcast range is quite limited. Mogę to naprawić. Of course, the factory that made the relay dishes is long gone, leveled. As in, we're never gonna scavenge that part again. It is risky. I would never lie to you. But there's something behind those eyes of yours that screams, I'm the one that can get shit done. Your dad had that same look in his eyes, too. That's why Three Dog's helping you. Okay. Dobra, jak mogę pomóc? One of the Brotherhood guys that passed through here mentioned seeing a dish in one of DC's old museums. It's the dish off the old Virgo 2 lunar lander in the Museum of Technology. I want you to get it and bring it to the Washington Monument to replace the bad one. That's it. Okay, umowa stoi. You're gonna be the best thing that ever happened to Galaxy New. If you need any more info. Dawn of Peace. Lądownik kosmiczny. Idź jego śladami. Dalej widzę, że to się wszystko rozwija. Bardzo fajnie. Tutaj mam rozglądać, czy tu gdzieś Bubbleheada nie ma. Czy może będzie tu jakiś w końcu też... to raczej nagradzają za exploring, więc właśnie...
Dlatego szukam. Dobra, tutaj już wszystko w takim razie. Chyba. Zaraz. Zajdź Muzeum Technologii. A, czyli ja ją muszę tutaj znaleźć. Dobrze kombinuję? No co nie? Czy nie zbyt? Mapa świata. No pewnie, że tutaj gdzieś komputer trzeba znaleźć, pewnie, nie? Czyli tutaj jest jakieś po prostu zejście na dół i tędy będę coś poszukiwał, co? To po ta Circle. Tutaj wylazłem w jakimś dziwnym miejscu, ale podejrzewam, że gdzieś w tych okolicach będzie znajdowało się dokładnie to, czego potrzebuję. No. No nóż co przecież dostałeś. Ale dobra. I z tym. Czy ty tutaj rozrywkę robią? W sumie musiałbym się wrócić jeszcze do miasta na chwilę, żeby oddać też graty część chociaż. Już nasze przygody dosyć ciężkie. Wow! Twardy ma ten łeb. Powiem szczerze. O! Po co ja brałem ten klucz? Różne. Papierosów i tak swoje waży. A, bo ja tych figurek jeszcze nie oddałem. Dobra. Odkryłbym sobie najpierw to miejsce, do którego mam się w ogóle udać, żeby potem nie biegać 5 razy. Tędy chyba nie przejdę, co? Gdzieś daleko w ogóle? Pizdu daleko, no. O, ale tędy nie wyjdę, no. O, co to? Co to jest tutaj? I zapowiadam się na kolejną walkę z tymi pajacami. No właśnie. Widzę, że bandyta też tu zaszedł. Au. Leżeć! Leżeć, powiedziałem. Muszę wynieść. Czyli to mogło być jakieś dziecko nawet. Dziwne. Dziwne. O, kolejni. Ała. Ała. Trafił go też. Dobra. Potrafi dziadu lutnąć jeden z drugim. Właśnie natrafiłem na jakieś większe siedlisko tych brytów natury. Patrzcie, potrafię sobie otwierać, no w końcu to są ludzie. Tak naprawdę, którzy zostali wystawieni po prostu na działanie radioaktywne. Kogo ja tu jeszcze znajdę?
Tu jest wyjście zapewne, nie? No, tak jest. Stacji Dutton Cape. Wy wiecie, jak mnie przeszkonać, żeby znowu coś eksplorować. No naprawdę, wiecie doskonale. No, lepiej być nie może, ponieważ już mnie korci, żeby tam podejść. Już mnie tam korci, żeby podejść do tej stacji. Ale to już nie w tym odcinku, tak? Ładnie, serio. Pięknie. Jeden po lazu. Oni tu będą gdzieś biegli. Coś mi się wydaje. Albo tu. No. Ale to szybkie. Będę jest. Co? Korpus ma mniej wytrzymały niż łeb. O ty w mordę! Tu jeszcze byli ci. Dobra, wiecie co? Tutaj z wami się pożegnam i zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku, a tymczasem na razie.